Pani marszałek, Wysoka Izbo, wyrażam duże zadowolenie, że projekt, który nie funkcjonował, bo tak naprawdę widzimy, że ze strony rosyjskiej nie było tej współpracy, wreszcie będzie miał zakończenie. Natomiast na miejsce jego z tymi narodami, a zwłaszcza z narodem ukraińskim, którym nam się ostatnio tak dobrze współpracuje, będzie ta współpraca sformalizowana w tym centrum dialogu. Cieszę się też, że nie wykluczamy całkowicie Rosjan, że ci, którzy są pokojowo nastawieni i którzy są myślący, że też będą mogli uczestniczyć w tym dialogu, w tym centrum. Zatem życzę powodzenia i myślę, że dobrze, że pan poseł, który jest z Podkarpacia, właśnie ten projekt tutaj nam przedstawił. Dziękuję bardzo.